Kim jest Mateusz Ponitka? Subskrybuj po więcej nieznanych ciekawostek sportowych, zostaw łapkę w górę i oglądaj do samego końca. Mateusz Ponitka urodził się 29 sierpnia 1993 roku w Ostrowie Wielkopolskim. Gra na pozycji rzucającego obrońcy lub niskiego skrzydłowego. Ponitka od 2019 roku jest w związku małżeńskim z Dorotą Trojanowską. Ze swoimi rodzicami i bratem Marcelem, także koszykarzem, nie jest w najlepszych relacjach. Jak mówi kapitan polskiej kadry, członkowie jego rodziny niezbyt akceptują jego żonę. Dorota Trojanowska to modelka, która wystąpiła w drugiej edycji Top Model. Ponitka, grając w Zielonej Górze, został razem z żoną zwyzywany przy rodzinie i kibicach. Ponitka twierdzi, że jego rodzice notorycznie piszą obraźliwe komentarze na temat jego związku z Dorotą i posiada na to dowody SMS-owe. Teraz wróćmy do osiągnięć koszykarza. Ponitka występował w juniorskich kadrach Polski, z którymi został srebrnym medalistą Mistrzostw Świata do lat 17 w 2010 roku. W finale tych mistrzostw Mateusz rzucił przeciwko USA 14 punktów. W tamtym zespole Stanów grali tacy zawodnicy jak James McAdoo, Bradley Beal czy Michael Gilchrist, którzy byli lub obecnie są zawodnikami NBA. Ponitka został wtedy wybrany do najlepszej piątki tego turnieju. Warto też odnotować, że w 2015 roku bez powodzenia Mateusz Ponitka starał się o kontrakt w NBA. Niestety nie został wybrany w drafcie. Lider naszej kadry występował także na Mistrzostwach Świata i Europy w różnych kategoriach wiekowych. Mateusz Ponitka w trakcie swojej kariery koszykarskiej był dwukrotnym mistrzem Polski, dwukrotnym mistrzem Belgii, 2 razy wygrywał Puchar Belgii, ma na swoim koncie Super Puchar Polski i Belgii oraz FIBA Intercontinental Cup. W swoim CV ma grę dla AZS-u Warszawa, ASECO, Prokomu Gdynia, belgijskiego Telenetu Ostend, Stelmetu Zielona Góra, tureckiego Pinaru, hiszpańskiego Iberostaru Tenerife, rosyjskiego Lokomotivu Kuban czy Zenitu Sankt Petersburg. Obecnie koszykarz gra we Włoszech w Wun Hotel Reggio Emilia ze względu na wojnę, która wybuchła na Ukrainie. Jak widać, dosyć często zmienia barwy klubowe. W kadrze Polski występuje od 2012 roku. Jego największymi sukcesami z kadrą jest 8. miejsce w Mistrzostwach Świata w 2019 roku oraz awans do półfinału Eurobasketu 2022. Mateusz Ponitka przeszedł do historii Eurobasketu po meczu ze Słowenią. Stał się trzecim zawodnikiem w historii, który zaliczył triple-double. Zdobył 26 punktów, 16 zbiórek i miał 10 asyst. Sam gwiazdor NBA Słoweniec Luka Dončić gratulował występu Polakowi. Jak sądzisz, czy Mateusz Ponitka ma szansę po dobrych występach w Eurobaskecie trafić do NBA? A może do topowego zespołu Euroligi? Dajcie znać, co o tym myślicie i napiszcie, o kim chcecie następny